przymierzamy las w poszukiwaniu najstarszego elbnożenina, który nieopodal zapuścił korzenie. Dzięki temu, że żywi się energią słoneczną, jest w świetnej kondycji. Choć nie ma co ukrywać, jest nad wyraz gruby. Chyba się zgubiliśmy, idziemy już tędy trzeci raz. Powinniśmy być już blisko. Uważaj! A nie, to świnia. Swoją długowieczność zawdzięcza młodym laskom, które go otaczają. Chyba się zgubiliśmy. Pokaż mapę. Musimy iść na północ. Po wielu sekundach marszu zostały nam już ostatnie metry. Jego rozłożystość, dom Hoggo. Posiada na piersi odznakę.